Eugeniusz Romer, witam Państwa i zapraszam na Układ Sił na Świecie. Tradycyjnie przypominam, że partnerem naszego programu jest wydawnictwo Prześwity i polecam Państwu książki tego wydawnictwa. Zdecydowanie wiele można dowiedzieć się z nich o otaczającym nas świecie, co najmniej tyle, co z rozmów, które prowadzimy na naszym kanale. A dzisiaj wyjątkowa rozmowa. Będziemy mówić o Grecji, bo moim gościem jest Grek właśnie, chociaż Grek, który na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii i jest wykładowcą Uniwersytetu w Buckingham. Jest nim dr Bill Kappis. Welcome, Bill. Good to see you here. Witaj, dobrze Cię widzieć. Witam i bardzo dziękuję za zaproszenie. So I've already told my viewers that you are a Greek national, but you live on a daily basis in... Powiedziałem właśnie naszym widzom, że jesteś obywatelem Grecji, ale na co dzień mieszkasz w Wielkiej Brytanii. Nasuwa się pytanie, jak czujesz się jako Grek w tym deszczowym i wietrznym kraju? How does it feel to you? Staram się czerpać z tego, co najlepsze w obu światach. Grecka kultura, pogoda, kuchnia. Myślę, że greccy emigranci tęsknią za tymi wszystkimi rzeczami, ale uważam, że wiele jest wspaniałych cech Wielkiej Brytanii, które to rekompensują. Ponadto żyjemy w połączonym świecie, więc lot z Londynu do Aten nie jest już taki kłopotliwy jak 20 czy 30 lat temu. Right now my professional and family life is split between across actually three jurisdictions. Obecnie moje życie zawodowe i rodzinne jest podzielone między trzy kraje, Cypr, Wielką Brytanię i Grecję. I choć w niektórych przypadkach jest to bardzo wyczerpujące, czuję się bardzo uprzywilejowany, mogąc mieszkać i pracować w tych trzech wspaniałych krajach. Chwilę przed wywiadem powiedziałeś mi, że przebywasz teraz na Cyprze. To popularny kierunek wakacyjny z Wielkiej Brytanii, łatwo więc się tam dostać i złapać trochę słońca. Przejdźmy jednak teraz do dyskusji. I would like to ask you about Greece today and about mostly its stance on Russia. Przejdźmy jednak teraz do dyskusji. Chciałbym zapytać dziś o Grecję, głównie o jej stanowisko wobec Rosji. Ale zanim zaczniemy omawiać stosunki grecko-rosyjskie, poproszę cię o nakreślenie ogólnego krajobrazu politycznego Grecji. The general political landscape since 2019 has more or less been stable. Wydaje się, że ogólny krajobraz polityczny od 2019 roku jest dość stabilny. Od tego czasu obserwujemy coraz większe znaczenie i polityczną dominację centroprawicowej partii Nowa Demokracja. Partia ta wygrała wybory właśnie w 2019 roku, a następnie w 2023. Aktualnie samodzielnie tworzy prounijny i pronatowski rząd. A center-right single-party government in Greece with a pro-EU and NATO orientation. The financial crisis. Kryzys finansowy w mniejszym lub większym stopniu ustąpił miejsca fali ciągłego wzrostu PKB. Jednak niektóre problemy pozostają. Problems remain. The political landscape. Krajobraz polityczny jest spolaryzowany z różnych powodów. To problemy, z którymi Grecja borykała się przez ostatnie 20-30 lat. Niewłaściwe zarządzanie sektorem publicznym, systemem opieki zdrowotnej czy infrastrukturą publiczną. Over the last 20-30 years, mismanagement of the public sector, a healthcare system that is in many ways failing, unfortunately. Public infrastructure problems, one of them made it to the European Union in recent months. Rok temu mieliśmy tragiczny wypadek greckich kolei, który kosztował życie wielu osób, w tym wielu młodych studentów, ujawnił chroniczne niedociągnięcia w sektorze publicznym, które niestety nie dotyczą wyłącznie kolei. Chronic underperformance of the public sector that is unfortunately not isolated to the Greek railways. So on the one hand,
Więc z jednej strony wszystko wygląda bardzo obiecująco. Stabilność polityczna, wzrost gospodarczy, sektor turystyczny, który oczywiście radzi sobie bardzo dobrze. Finanse publiczne są w znacznie lepszej kondycji w porównaniu z poprzednimi 20 latami. A ekonomiści sugerują, że Grecja faktycznie osiąga lepsze wyniki w dziedzinie fiskalnej niż na przykład Francja. Pod powierzchnią kryje się jednak brak inwestycji ze strony sektora prywatnego. Sektor publiczny ma wiele problemów, mimo wysiłku rządu. Do tego dochodzi kryzys demograficzny. Grecja wraz z Włochami to obecnie dwa najszybciej starzejące się kraje w Unii Europejskiej. Będzie to oczywiście miało wpływ na gospodarkę, bezpieczeństwo i grecką politykę. And Greek politics. Coming back to your, let's say, parliament, you said that there is a stable situation because you have one party ruling and making a government. Wracając do parlamentu, mówisz, że sytuacja jest stabilna, ponieważ samodzielnie rządzi jedna partia. O ile mi wiadomo, w 2023 roku wybory odbyły się dwa razy w przedziale jednego miesiąca, ponieważ Nowa Demokracja wygrała, ale zabrakło jej kilku mandatów, by samodzielnie rządzić. Nie potrafiła skonstruować koalicji. Sprawdziłem sondaż Politico Poll of Polsce tuż przed naszym wywiadem i okazuje się, że poparcie dla niej spadło od tamtego czasu o około 9%. Czy rzeczywiście sytuacja jest stabilna, czy może siły, które nie są tak prozachodnie jak Nowa Demokracja, mogą przejąć władzę w niedalekiej przyszłości? I think that's a very good question. There's a couple of things here that I believe are of importance. To dobre pytanie. Jest tu kilka rzeczy, które moim zdaniem mają znaczenie dla analityków. Pierwszą z nich jest oczywiście, jak słusznie zauważyłeś, spadek sondaży centroprawicowej partii rządzącej. Jest to mniej lub bardziej związane z chronicznymi problemami, o których mówiliśmy przed chwilą. Pożary lasów, wypadki, system opieki zdrowotnej, wszystko to wskazuje na poważne problemy strukturalne, z którymi Grecja boryka się od lat 80. ubiegłego wieku. All these things are indicative of the major structural problems that Greece has been facing since essentially the 1980s. On the other hand, we have to observe Z drugiej strony, musimy sobie zdawać sprawę, że polityczna dominacja partii Nowa Demokracja nie wynika z jej dobrych wyników, ale z powodu słabego poparcia dla partii opozycyjnych. Jak zapewne wiesz, rządząca niegdyś lewicowa partia Syriza zasadniczo upadła w sondażach, ma nowe przywództwo, a jej lider próbuje się odnaleźć na scenie politycznej. Sama tożsamość partii jest w zawieszeniu. Z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że polityczna dominacja partii Nowa Demokracja nie wypływa z jej dobrych wyników, ale ze słabego poparcia dla partii opozycyjnych. Jak zapewne wiesz, rządząca niegdyś lewicowa partia Syriza zasadniczo upadła w sondażach, ma nowe przywództwo, a jej lider próbuje się odnaleźć na scenie politycznej. Sama tożsamość partii jest w zawieszeniu, jej przywództwo jest proeuropejskie i raczej proatlantyckie. So I would say that with regards to the second part of your question. Powiedziałbym więc, jeśli chodzi o drugą część twojego pytania, antyzachodnie partie w Grecji w greckim spektrum politycznym stanowią raczej niewielką mniejszość. Możliwe, że osiągną lepsze wyniki w nadchodzących wyborach europejskich, jednak bardzo trudno byłoby im zdobyć więcej niż 10% elektoratu. Są to partie antyzachodnie, być może prorosyjskie, ale nie otwarcie. Żadna z nich się do tego nie przyznaje. Pokazuje to również główną zmianę w greckiej polityce w ciągu ostatnich 10-15 lat. No party is openly pro-Russian, mind you, would find it very difficult to score more than 10% of the electorate. And this also showcases the major shift in Greek politics over the last 10 to 15 years. I think the invasion of Ukraine was the nail in the coffin, essentially, in
the traditionally pro-Russian stance of the Greek electorate. But this has only been the latest incident in a series of events that have affected deeply Greek perceptions of Russia. Mówisz, że greckie społeczeństwo tradycyjnie dobrze postrzegało Rosję. Dlaczego? Co ukształtowało takie podejście? I think the traditional pro-Russian stance in various segments of the Greek society have been connected to Myślę, że tradycyjnie prorosyjskie stanowisko w różnych częściach greckiego społeczeństwa jest związane z historią. W drodze do niezależności od Imperium Osmańskiego główne mocarstwa, w tym Rosja, odegrały raczej pozytywną rolę. Jeśli przyjrzymy się bliżej, oczywiście rola ta była często kontrowersyjna, ale w greckiej percepcji społecznej wpływy rosyjskie w czasach osmańskich pomogły skonsolidować nowo utworzone państwo greckie. The newly formed Greek state. There's also a cultural link. Both countries are Orthodox, and the Orthodox tradition plays a major role in. Istnieje również związek kulturowy. Tradycja prawosławna odgrywa ważną rolę w kodzie kulturowym Greków i Rosjan. To zawsze był czynnik łączący oba narody. A factor connecting. The two nations at the cultural level. Nevertheless, starting, I believe. Niemniej jednak, począwszy, jak sądzę, od 2010 roku, zaczęło się to zmieniać, kiedy Rosja zajęła bardzo obojętne stanowisko podczas greckiego kryzysu finansowego, a następnie od rosyjskiej zmiany w polityce zagranicznej. Mam na myśli rosyjsko-tureckie relacje, które miały duży wpływ na postrzeganie Rosji przez Greków. Rosja przez bardzo długi czas wspierała zarówno Grecję, jak i Republikę Cypryjską, a także ONZ i inne organizacje. Zaczęło się to zmieniać w 2010 roku, gdy doszło do zbliżenia turecko-rosyjskiego. For a very long time been a supporter of both Greece and the Republic of Cyprus and the United Nations and other organizations, but this started to change in the 2010s during the Turkish Russian rapprochement. So if we are now speaking in 2024, we could say that Russian-Turkish relations. Dziś, w 2024 roku, możemy powiedzieć, że stosunki rosyjsko-tureckie są znacznie bardziej serdeczne w porównaniu z relacjami grecko-rosyjskimi. Gwoździem do trumny, jak wspomniałem wcześniej, była inwazja na Ukrainę. And this incident, the Crimean annexation, was more or less anticipated, if not forgiven, if you allow me to use the term, by many countries. Aneksja Krymu została mniej więcej zaakceptowana, jeśli nie, pozwolę sobie użyć tego terminu, usprawiedliwiona przez wiele krajów Unii Europejskiej. Państwa bałtyckie i Polska wyrażały poważne obawy, natomiast kraje takie jak Włochy, Grecja, Węgry i inne były skłonne rozważyć tak zwany argument historyczny, który przedstawiła Rosja. Niemniej jednak inwazja na Ukrainę na pełną skalę dramatycznie zmieniła nie tylko greckie, ale powiedziałbym europejskie postrzeganie Rosji. Rosja jest obecnie uważana za źródło niestabilności i kontestacji systemu międzynarodowego po II wojnie światowej i po zimnej wojnie. Stanowi to również poważne zagrożenie dla greckich interesów. A source of instability and contestation of the post Second World War and post Cold War international system. And this is a major threat to Greek interests as well. Pozwolę sobie również skorzystać z okazji, aby wskazać podobieństwa między turecką inwazją na Cypr w 1974 roku, a rosyjskimi działaniami wobec Ukrainy. W obu przypadkach agresorzy używali tej samej narracji. So do you think that the Greek society perceives it that way? Myślisz, że greckie społeczeństwo postrzega to w ten sposób? Czy widzi podobieństwa między aneksją Krymu a historią Cypru? Exactly in the same manner. While Greek politicians have more or less
Ważni politycy w mniejszym lub większym stopniu unikali rysowania podobieństw, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której jedność NATO byłaby naruszona przez wewnętrzną kłótnię, ale podobieństwa są tak oczywiste i rażące, że można by usprawiedliwić wykorzystanie tych dwóch studiów w przypadku w jednej pracy naukowej. Są one podobne zarówno w narracji uzasadniającej, jak i w sposobie postępowania. In the same research paper. They are so similar in the justification, in the modus operandi, that one can only draw the parallels there. So, if I understand you correct, you're saying that this traditional pro-Russian stance in the Greek society was... Jeśli dobrze rozumiem, mówisz, że to tradycyjnie prorosyjskie podejście w społeczeństwie greckim stopniowo zanikało w ostatnich latach. Ale w minionych dwóch dekadach mieliśmy też dwie sytuacje bardzo trudne dla narodu greckiego. Mam na myśli kryzys, który rozpoczął się w 2007 roku, kryzys finansowy, ale także kryzys migracyjny z roku 2015. I myślę, że w obu sytuacjach greckie społeczeństwo mogło czuć się pozostawione samo sobie przez Unię Europejską i ogólnie Zachód. Spadł na nie ciężar, którego nikt nie chciał pomóc mu dźwigać. Czy to również mogło wpłynąć na podejście greckiego społeczeństwa do zachodnich struktur i jednocześnie do Rosji w pozytywnym sensie. Taking all the burden and the one was trying to actually help you. So do you think this also may have influenced the approach of the Greek society towards West, Western structures? And obviously, if yes, I think it may also influence the approach towards Russia in as an advantage, right? Yeah. Elgenius, this is an excellent point. May I use the opportunity to talk about... To ważna uwaga. Chciałbym skorzystać z okazji, aby powiedzieć trochę o tych dwóch kryzysach, a w zasadzie jednym. Zarówno kryzys finansowy, jak i migracyjny mają wspólne, głębsze przyczyny. Widzimy porażkę greckiego państwa, greckich instytucji na poziomie gospodarczym i politycznym. Widzimy również porażkę Unii Europejskiej na poziomie gospodarczym i politycznym. Utworzenie strefy euro charakteryzowało się brakiem niezbędnego nadzoru i mechanizmów wsparcia niezbędnych do utrzymania stabilności unii walutowej. Failure of the Greek state, of Greek institutions at the economic and at the political / security level. And we are also looking at European Union failures at the economic and the security / political level. And allow me to explain myself. The creation of the Eurozone was marked by the absence of the necessary oversight and assistance support mechanisms necessary to maintain the stability of a currency union. In other words, and to use a very plain example, when a state... Spójrzmy na inne części świata. Kiedy jakiś stan w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, generalnie w systemie federacyjnym boryka się z trudnościami, istnieje szereg automatycznych mechanizmów transferu fiskalnego z centrum do peryferii. Fiscal transfer mechanisms from the center to the periphery. This has not been in place in the Eurozone for political reasons. W strefie euro nie było to możliwe z powodów politycznych. Finlandia oczywiście dla własnego dobra nie chciała finansowo pomagać Włochom czy Grekom. Jednocześnie istniały bardzo problematyczne mechanizmy nadzoru. Wystarczyło, że w 2008 roku upadł bank Lehman Brothers, a kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych ujawnił słabość nie tylko Grecji, ale Włoch, Irlandii, a także w znacznym stopniu Francji, Portugalii i Hiszpanii. Europejskie południe bardzo ucierpiało. By the European Central Bank and the European Union. And all it took was Lehman Brothers in 2008 and a major contagion of the US financial crisis to reveal the weaknesses of not just Greece, but also Italy, Ireland, as well as France to a substantial extent. Portugal and Spain, the European South suffered tremendously.
Jednocześnie kryzys migracyjny ujawnił brak europejskich mechanizmów, które gwarantowały bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej. Państwo greckie, oczywiście w stanie kryzysu i z aparatem bezpieczeństwa nastawionym na zagrożenie tureckie, nie było dostosowane do problemów z migracją. The Greek Coast Guard until a few years ago was consisted of very few and very small vessels. Straż przybrzeżna jeszcze kilka lat temu składała się z bardzo niewielu i bardzo małych statków, niezdolnych do skutecznego patrolowania granic Grecji i Unii Europejskiej. Jednocześnie brak porozumienia z Turcją w sprawie wytyczenia granic morskich bardzo utrudniał nie tylko Unii, ale nawet siłom NATO strzeżenie i patrolowanie granic między Grecją a Turcją. Not only EU, but actually even NATO forces to guard and patrol the borders between Greece and Turkey. Kryzysy były zatem ogromną porażką systemu zarządzania w Grecji, ale i na poziomie unijnym, i to właśnie kształtuje podejście Grecji do Zachodu. But also a massive failure at the European Union level. So this is the approach. This is what shapes the approach towards the West in Greece. But you also mentioned many times in this conversation. Już kilkukrotnie w tej rozmowie wspomniałeś o konflikcie pomiędzy Grecją a Turcją. Być może nie wszyscy nasi widzowie są z nim zaznajomieni. Jakie czynniki go napędzają? Drive this conflict. So if you could elaborate on this for a while. Of course. In a nutshell. Ujmując rzecz skrótowo, mamy do czynienia z zamrożonym konfliktem o niskiej intensywności. Od 1974 roku Turcja nielegalnie okupuje około 1/3 Republiki Cypryjskiej i utrzymuje na wyspie armię okupacyjną liczącą około 40 tysięcy żołnierzy. Osadnicy z Turcji kontynentalnej drastycznie zmienili skład demograficzny wyspy. And maintains an occupation army of approximately 40,000 troops in the island. Settlers from mainland Turkey have changed drastically the demographic makeup of the island. And to this day, international organizations. Do dziś organizacje międzynarodowe nie były w stanie zweryfikować liczby i tożsamości setek tysięcy nielegalnych osadników, ale ich obecność, choć nie jestem specjalistą od prawa międzynarodowego, uważam za przestępstwo. Turkey has contested. Jednocześnie Turcja zakwestionowała nie tylko suwerenne prawa Grecji, które można wyprowadzić z międzynarodowego prawa morskiego, ale także od wielu lat kwestionuje przynależność znacznej liczby greckich wysp i grozi Grecji inwazją, jeśli niektóre z nich nie zostaną zdemilitaryzowane. Of a substantial number of Greek islands threatens Greece with essentially an invasion if some of these islands are not demilitarized. And this obviously poses a number of problems and is a source of constant friction between the two countries. To oczywiście stwarza wiele problemów i jest źródłem ciągłych tarć między oboma krajami. Oczywiście czynnikiem łagodzącym jest fakt, że oba kraje są częścią tego samego sojuszu. Także to, że Turcja aspiruje do dołączenia do Unii Europejskiej. Ponadto Ankara i Ateny coraz bardziej angażują się w dyskusję na temat wytyczenia granic morskich. To pozytywny sygnał. Engage in a more intense negotiating round or discussion round on the issue of delineation of maritime boundaries, among others. So these are encouraging signs, but the bigger picture is one where Greece is the only European Union member facing
Ale szerszy obraz jest taki, że Grecja jest jedynym członkiem Unii Europejskiej stojącym w obliczu aktywnego zagrożenia wojną. Turecki parlament przegłosował nawet casus belli, sugerując, że Turcja użyje swoich sił zbrojnych. Według prawa międzynarodowego wody terytorialne rozciągają się od 6 do 12 mil morskich. Według mojej wiedzy Grecja jest jednym z niewielu, jeśli nie jedynym krajem, który nie rozszerzył swoich wód terytorialnych z 6 do 12 mil. If not the only country that has not extended its territorial waters from 6 to 12 nautical miles. So, without wishing to paint a bleak picture of the situation. Tak więc nie chcąc malować ponurego obrazu sytuacji, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do otwartej wojny między tymi dwoma krajami. Od 1974 roku uniknęliśmy poważnej konfrontacji. Wszyscy mamy więc nadzieję, że nadal tak będzie. Ale jednocześnie wyjaśnia to, dlaczego Grecja niechętnie dostarcza ukraińskim siłom zbrojnym broń strategiczną, taką jak zestawy przeciwlotnicze S-300. Mimo to Grecja bardzo wspiera Ukrainę, zarówno politycznie, jak i militarnie, dotychczas przekazując ukraińskim siłom zbrojnym broń o wartości kilkuset milionów euro. A very important supporter of Ukraine both politically and militarily with a transfer of weapons to the Ukrainian armed forces now consisting of several hundred million euros worth of weaponry. Mamy w związku z tym dwa pytania. Czy naprawdę wierzysz, że Turcja może zaatakować Grecję? Oba kraje są w NATO, są sojusznikami. Z drugiej strony, czy uważasz, że Turcja kiedykolwiek dołączy do Unii Europejskiej? O ile mi wiadomo, nastroje w Turcji są raczej proislamskie, a mniej proeuropejskie w ostatniej dekadzie. Pro-Islamic and less pro-European in the recent decade. So what's your opinion on that? On the first question, I believe that the Turkish government does not wish. Uważam, że turecki rząd nie chce rozpoczynać wojny z Grecją. Gdyby przeanalizować wszelkie sygnały, uczciwa odpowiedź brzmiałaby nie. Istnieje jednak perspektywa błędnej kalkulacji. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka niedawnych incydentów. Pierwszym z nich są wysiłki podjęte na początku 2020 roku w celu przerzucenia tysięcy nielegalnych migrantów z grecko-tureckiej granicy do Europy, co zasadniczo doprowadziło do upadku greckiej granicy. I to właśnie grecka Straż Graniczna i pomoc Unii Europejskiej, a jeśli dobrze pamiętam, też pomoc Polski, pomogły złagodzić to niebezpieczeństwo. Thousands of irregular migrants from the Greek-Turkish border to Europe, essentially pushing for the collapse of the Greek border. And it was the Greek border guards and European Union assistance. And if I remember correctly, there was Polish assistance as well that helped alleviate this danger. In the following summer, następnego lata na Morzu Śródziemnym doszło do potyczek między greckimi i tureckimi okrętami wojennymi, a także do kolizji między grecką i turecką fregatą, w wyniku której, o ile dobrze pamiętam, turecka fregata doznała znacznych uszkodzeń. Te dwa incydenty sugerują, że błędna kalkulacja może prowadzić do eskalacji i niechcianego konfliktu. Historia jest pełna przykładów, w których doszło do niezamierzonej eskalacji. Innymi słowy, wojny, której nikt nie chciał. Wydaje mi się, że istnieje książka pod takim tytułem o I wojnie światowej. Odpowiadając więc na pierwsze pytanie, jestem przekonany, że tureccy przywódcy nie chcą rozpoczynać konfrontacji militarnej, ale jednocześnie istnieje perspektywa błędnej kalkulacji. Miscalculation is there. Also, on a related note, an observer couldn't help but know that. Warto też zauważyć, że Turcja jest jednym z niewielu krajów, które prowadzą aktywne operacje wojskowe w więcej niż trzech lub czterech krajach. Tureckie wojska stacjonują w Iraku, w Syrii i w Libii. Odegrały główną rolę w odzyskaniu Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan. Turcja utrzymuje bardzo serdeczne stosunki z krajami afrykańskimi, a także z Albanią. Turecki aparat wojskowy jest mocno zaangażowany za granicą. They are developing a very
cordial relationship with countries in Africa, as well as countries such as Albania. So I would, as an observer, I would see a very actively engaged Turkey military apparatus abroad. So let me stop you here. Zatrzymajmy się nad tym. Czytałem, że jednym z czynników napędzających konflikt między Grecją a Turcją jest fakt, że Grecja buduje koalicję z państwami Afryki Północnej i Półwyspu Arabskiego. Ankara odbiera je jako wymierzone w Turcję. Czy to ma duże znaczenie? So, do you think that still influences the relations between Greece and Turkey? I think that's a very good point. The support of Greece, the political support of Greece. To słuszna uwaga. Grecja w ostatnich latach udzieliła politycznego wsparcia wielu graczom we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i w świecie arabskim. Grecko-izraelska współpraca kwitła od 2009 roku, także co nie jest tajemnicą w dziedzinie wojskowości. Including in the military domain. Greek-Egyptian and Greek-Emirati cooperation. Grecko-egipska i grecko-emiracka współpraca również osiągnęła bardzo wysoki poziom, w tym w sektorze gospodarczym, kulturalnym, inwestycyjnym, a także w dziedzinie bezpieczeństwa. Ankara, w szczególności w odniesieniu do Egiptu, postrzega tę współpracę jako potencjalnie wrogą inicjatywę przeciwko Turcji. Turkey, with regards to Egypt in particular, sees this cooperation in Israel, sees this cooperation as potentially hostile initiative against Turkey. However, Greek foreign policy has in the Eastern Mediterranean. Jednak grecka polityka zagraniczna we wschodniej części Morza Śródziemnego zawsze kierowała się chęcią utrzymania stabilności, uniknięcia kolejnego kryzysu migracyjnego i stworzenia pewnego rodzaju ram bezpieczeństwa, których nie ma od zakończenia zimnej wojny. After the end of the Cold War. So North Europe has NATO or NATO aspiring countries such as Georgia or Armenia. Europa Wschodnia ma państwa, które są w NATO lub aspirujące do dołączenia do sojuszu, takie jak Grecja czy Armenia. Europa Północna jest bezpieczna, a Morze Bałtyckie stało się zasadniczo morzem wewnętrznym NATO po przyłączeniu Finlandii i Szwecji, cennych nowych członków sojuszu. Ale południowo-wschodnia flanka sojuszu pozostaje problematyczna. Mieliśmy konflikt w Syrii, kwestię izraelsko-palestyńską, kryzys migracyjny, upadek Libii, która odgrywa ważną rolę w dynamice bezpieczeństwa. Wszystkie te kwestie zmusiły Grecję do zwrócenia się do Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Izraela, aby zastanowić się, jak możemy wspólnie wzmocnić stabilność. Improve stability, how we can bolster stability and cooperation in the region. So, coming back to Turkey and the European Union, because it was my second question. Wracając do Turcji i Unii Europejskiej, jaka jest Twoja opinia na temat przystąpienia Turcji do Unii w przyszłości? Czy chcą tego Turcy i ich prezydent? Turkish government, does the president want it? The president of Turkey, obviously. This is a historical riddle. This has been in academic. To historyczna zagadka. Było to przedmiotem kursów akademickich. Było to pytanie esejowe przez ostatnie 30 lat i nadal możemy się o to spierać. Uważam, że w Turcji zawsze istniała część elit, które postrzegały Unię Europejską w bardzo pozytywnym świetle. Jednak w ostatnich latach tureckie elity i turecki rząd przyjęły raczej negatywne stanowisko. Postrzegają Unię Europejską jako bardzo ograniczające ramy, które nie pozwoliłyby Turcji zrealizować jej ambicji. And the Turkish government have taken a rather negative stance. They see the European Union as a very constraining framework that would not allow Turkey to fulfill its ambitions and pursue its aspirations. Niezbędne reformy w zakresie zarządzania demokratycznego lub sądowego, nawet reformy finansowe, byłyby obecnie uważane za niemożliwe lub niepożądane w Ankarze.
Niemniej jednak Turcja zawsze starała się utrzymywać dobre stosunki z Unią Europejską, ponieważ Unia jest, jak sądzę, największym odbiorcą tureckiego eksportu. Jest też głównym źródłem politycznej siły, ponieważ Ankara postrzega swoją rolę jako mediatora między Wschodem a Zachodem, a także między światem muzułmańskim a światem chrześcijańskim. Of political cloud in Ankara, because Ankara sees its perceives its role as a mediator between the East and the West, essentially, and between the Muslim world and the Christian world at the same time. Tak więc utrzymywanie serdecznych stosunków z Unią Europejską było tradycyjnie celem tureckiej polityki zagranicznej. Now I would like to ask you a question about the future, which is always very hard to answer, but chcę teraz zapytać o przyszłość. Prognozowanie jej jest zawsze trudne, ale jak sądzisz, gdyby doszło do konfliktu, gdyby wybuchła wojna, jak według ciebie zareagowałoby NATO? Którą wybrałoby stronę, jeżeli zostałoby do tego zmuszona? Grecja jest oczywiście bardzo ważnym członkiem sojuszu pod względem zabezpieczenia wschodniej i południowej flanki. Turcja jest również bardzo ważnym partnerem łączącym Morze Śródziemne i Morze Czarne oraz umożliwiającym powstrzymanie member of NATO in terms of securing the eastern and south flank of the alliance. But I think Turkey is also very, very important partner in terms of securing the two seas, the Black Sea and the Mediterranean Sea, and in terms of containing Russia. So what's your opinion on that? Excellent question. Doskonałe pytanie. Szczerze wierzę, że tak naprawdę sprowadza się to do tego, jak silne i potężne będzie NATO w nadchodzących latach. Politycznie i militarnie silny sojusz pozwoli dwóm państwom, Grecji i Turcji, znaleźć rozwiązanie sporów, ograniczając w ten sposób, choć zupełnie nie eliminując, perspektywę konfliktu. Wartość Turcji dla NATO jest bezdyskusyjna. Pod względem geopolitycznym Turcja znajduje się na styku różnych stref wpływów, kontynentów i kultur. Jest jednym z bardziej świeckich członków islamskiego świata. Dlatego geopolityczna i geokulturowa wartość Turcji dla NATO jest bardzo istotna. Conflict. The value of Turkey for NATO is undisputed. Turkey is geopolitically at the juncture of different spheres of influence, different continents, and culturally, it's one of the more secular members of the Islamic world. Therefore, the geopolitical and the geocultural value of Turkey for NATO is very substantial. The Greek government has W ostatnich latach grecki rząd starał się zwiększyć swój udział w NATO. Grecki port Aleksandropolis na północy kraju jest obecnie głównym ośrodkiem zaopatrywania Ukrainy z pominięciem cieśniny Bosfor, co jest oczywiście bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. Baza morska NATO na Krecie jest jednocześnie jedną z ważniejszych baz morskich nadzorujących wschodnią część Morza Śródziemnego, a przez kanał Suezki Bliski Wschód. Istnieją więc czynniki kompensujące. W ostatecznym rozrachunku jednak sama wielkość Turcji, jej geopolityczne, geograficzne położenie i silne tureckie siły zbrojne stanowią główną zachętę dla Stanów Zjednoczonych i sojuszników z NATO do utrzymywania serdecznych stosunków z Ankarą. So there's compensating factors, but at the end of the day, the sheer size of Turkey, its geopolitical, its geographic location, and the robust Turkish armed forces provide a major incentive to the United States and NATO allies to keep cordial relations with Ankara.
Na tym dziś skończymy. To była niezwykle interesująca rozmowa. Z pewnością chciałbym ponownie zaprosić Cię do naszego programu. Mam jednak nadzieję, że nie będziemy zmuszeni mówić o konflikcie pomiędzy Grecją a Turcją. Liczę, że sprawy pójdą w dobrym kierunku i że będziemy mieli pozytywne rzeczy do omówienia. Mam nadzieję, że również dobrze się bawiłeś i jestem pewien, że nasi widzowie wiele dowiedzą się z naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. I hope you had a great time too, and I'm pretty sure that our viewers will be full of knowledge after listening to this conversation. Thank you very much. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że odpowiedzi były co najmniej satysfakcjonujące i że widzowie programu uznają mnie za interesujące. Byłbym bardziej niż szczęśliwy, mogąc ponownie być gościem Twojego podcastu. Jestem pewien, że będą bardzo zadowoleni z tej rozmowy i na pewno zaproszę Cię w przyszłości. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Invite you in the future. Thank you very much again. Goodbye. Thank you. Goodbye.